Witaj, tu Ania Aftowicz. Słuchasz afirmacji dla uczestników wyzwania Fundacji Kobieta Niezależna. Biorę udział w wyzwaniu i z każdym dniem się tym cieszę. To wyzwanie jest po to, by mi pomagać skupiać się na sobie i swoich celach. Moim celem jest wspieranie siebie w wyzwaniach, z jakimi mam do czynienia na co dzień. Wiem, że drobne sukcesy budują wielką siłę. Cieszę się, że daję sobie możliwość lepszego poznania siebie. Zasługuję na dobre zmiany w moim życiu. Moje cele są ważne. Moje marzenia są ważne. Zasługuję na to, by o siebie zadbać. Z każdym dniem zwiększam wiarę we własne możliwości. Wykorzystuję narzędzia zmiany myśli i mojego samopoczucia. Wiem, jaką moc mają afirmacje i z chęcią z nich korzystam. Kiedy słucham tego nagrania, uśmiecham się do siebie. Mam jasno wyznaczoną intencję, czyli po co robię to, co robię. Pragnę o siebie zadbać. Wiem, że tak pokazuję sobie troskę i miłość. Uwielbiam słuchać tego nagrania. Nie mogę się doczekać, aż będę go słuchać. Ono mnie wzmacnia. Chcę wziąć odpowiedzialność za to, jak wygląda moje życie. Dbając o siebie, wzmacniam swoje poczucie sprawczości. Robię to dla siebie. Rozwijam się, kształcę. Codziennie się czegoś uczę. Mam w sobie otwartość na nowe doświadczenia. Biorę odpowiedzialność za swoje życie i swoje decyzje. Decyzja o wzięciu udziału w wyzwaniu jest dla mnie ważna. Jest we mnie gotowość na zmiany, które pojawiają się z każdym podjętym działaniem. Zmiany są bezpieczne. Cierpliwie czekam na wszelkie zmiany i postępy. Mam również otwartość na wyzwania, które wcześniej lub później mogą się pojawić. Dostrzegam swoje postępy i jestem dumna lub dumny z tego, co osiągam. Wiem, że najważniejszym postępem dla mnie jest wybór dbania o siebie, o swoje zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia. Moje poczucie niezależności rośnie. Czuję podekscytowanie, bo wiem, że biorę udział w czymś dla mnie ważnym. Uważnie wybieram priorytety. Moim priorytetem jest wspieranie siebie, bez względu na okoliczności. Najważniejsze dla mnie jest moje zdrowie i dobre samopoczucie. Zdaję sobie sprawę, że dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Znam dokładnie wszystkie zasady wyzwania. Mam je spisane lub zrobiony print screen, do którego mogę wracać i upewnić się co do warunków przejścia do kolejnego etapu. Kiedy mam przejść lub przebiec określony dystans, robię to jak najszybciej jestem w stanie, bez odkładania na później. Kiedy podsumowuję swoje lekcje z przeczytanej książki lub spełniam jakiekolwiek inne zasady wyzwania, też to dokumentuję, robiąc zrzut ekranu. Wtedy łatwiej mi do tego wrócić, jak przychodzi czas podsumowań. W wyzwaniu ważne jest moje zaangażowanie. Wspieram swoje ciało w przejściu przez kolejne etapy wyzwania. Piję dużo czystej wody. Jem odżywcze jedzenie. Zwracam uwagę na prawidłowy oddech. Wysypiam się. Kiedy zaczynam gorzej się czuć, to dla mnie sygnał, by o siebie lepiej zadbać. Korzystam z materiałów, które mają mi pomóc. Wiem jednak, że najważniejsze jest działać. Dbam o dobrą organizację. Zdaję sobie sprawę, że ważniejsze jest to, co robię, od tego, co mówię. Wiem, że jestem częścią wspierającej społeczności. Kiedy robię coś wspólnie z innymi, jest mi łatwiej. Gdy potrzebuję pomocy, zgłaszam się po nią do osób, które mogą mnie wesprzeć. Wspieram też innych. To daje mi poczucie głębszego sensu tego, czego doświadczamy. Otaczam się ludźmi, którzy mi dobrze życzą. Mam obok siebie osoby, które mnie wspierają i kochają, bez względu na moje wyniki. Dobieram sobie osoby, które kochają mnie, bez względu na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne lub to, co osiągam. Kocham siebie, bez względu na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne i na to, co osiągam. Mam w sobie miłość do siebie, tylko dlatego, że jestem.
żyję w prawdzie. Cenię szczerość. Moje relacje sprawiają, że mogę się bezpiecznie rozwijać. To ja daję sobie poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest we mnie. W moim życiu jest miłość, przede wszystkim dlatego, że ja kocham siebie. Czuję wdzięczność, że jestem, że żyję, że oddycham, że dzisiaj bije moje serce. Moje teraz zależy ode mnie. Wybieram siebie. Wybieram swój rozwój. Wybieram swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Wiem, co jest dla mnie ważne i z jakiego powodu biorę udział w wyzwaniu. Znam swoje wartości i umiem ocenić, na ile je realizuję w czasie mojego uczestnictwa w wyzwaniu. Czuję radość z codziennego ruchu. Codzienna dawka aktywności fizycznej sprawia, że chce mi się chcieć. Kiedy się ruszam, czuję się lepiej. Z każdym dniem i pod każdym względem czuję się lepiej i lepiej. Regularna aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na wyniki w pozostałych obszarach mojego życia i wzmacnia moją pewność siebie. Kiedy się ruszam, czuję się lepiej. Ruch poprawia sprawność, wytrzymałość i elastyczność mojego ciała. Z każdym krokiem czuję coraz większą siłę moich mięśni. Aktywność fizyczna poprawia mój nastrój. Sport wpływa na mój układ nerwowy. Mój mózg jest lepiej ukrwiony, dotleniony, odżywiony. To zwiększa moją zdolność uczenia się. A ja uwielbiam się uczyć, poznawać, odkrywać, doświadczać. Kiedy uprawiam sport, podnosi się moja samoocena. Lepiej dotleniona skóra dzięki aktywności fizycznej wygląda młodziej. Zmienia się jej koloryt, staje się bardziej napięta i elastyczna. Lubię patrzeć na siebie w lustrze. Treningi zwiększają moją produktywność. Zwiększają też moją kreatywność. Ma na to wpływ tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu. Ruch fizyczny dodaje mi odwagi w realizacji celów, dlatego że odwaga rośnie z wykonywaniem działania. Uwielbiam to uczucie w sobie, kiedy wzrasta we mnie produkcja endorfin, nazywanych hormonem szczęścia. Endorfiny sprawiają, że nawet po wyczerpującym treningu chcę działać dalej. Zmniejszam w ten sposób poziom stresu, lęku i napięcia nerwowego, bo obniża się tym samym produkcja kortyzolu. Mam większą odporność na sytuacje stresowe. Ruch poprawia moją równowagę i koordynację. Z każdym dniem mam w sobie coraz więcej energii. Wzmacniam mięśnie i poprawiam postawę swojego ciała. Lubię się ruszać. Wyzwanie jest tak zbudowane, by stopniowo zwiększać trudność wykonywanych ćwiczeń. Z każdym miesiącem widzę po sobie, jak moje ciało się zmienia, wzmacnia, a ja jestem w stanie osiągnąć więcej. To cudowne uczucie. To dowód na to, że jestem w stanie osiągnąć więcej, niż mi się wydaje. Wiem, że moje przekonania wpływają na moje myśli. Moje myśli wpływają na uczucia, a moje uczucia wpływają na moje decyzje, czy wykonuję daną czynność, czy nie. Piękne jest to, że zmianę mogę rozpocząć w każdym miejscu i będzie ona wspierać wszystkie te obszary. Mogę zmienić przekonania, które zmienią moje myśli, uczucia i działania, ale też odwrotnie. W wyzwaniu działam dwutorowo. Zmieniam swoje myśli, pracując z afirmacjami. I zmieniam swoje samopoczucie poprzez wykonywanie działania, czyli aktywność fizyczną. Dzięki temu moje zmiany będą trwalsze, głębsze. Zmieniam swoje życie. Mam w sobie determinację, by realizować to, co sobie założę. Właściwie ustalam priorytety. Czuję motywację. Kiedy brakuje mi motywacji, wykonuję po prostu kolejny, najmniejszy krok w dobrym dla mnie kierunku. Wiem, że motywacja pochodzi z działania. Dlatego działam, wykonuję kolejne aktywności. Na to mam wpływ. Przestaję zajmować się rzeczami, na które brak mi wpływu.
Mam wizję tego, co chcę osiągnąć i uważnie dobieram działania, które mi to umożliwią. Mam stworzoną listę swoich celów. Moje cele są spisane i wracam do nich, kiedy czuję potrzebę. Wiem, co mnie motywuje do wykonywania dalszych kroków. Nagradzam się za postępy. Przestaję siebie krytykować i ciągle oceniać. Brak we mnie potrzeby porównywania swoich wyników z innymi. Każdy ma swoją drogę do przejścia. Puszczam potrzebę kontroli. Wiem, że jedyny wpływ mam na swoją reakcję co do tego, co mnie spotyka. Potrafię odpuścić, kiedy coś przestaje ze mną rezonować. Umiem odpuścić, kiedy coś jest ponad moje siły. Doceniam wtedy drogę, jaką do tej pory przeszłam lub przeszedłem. Największą siłą, jaką mam, jest moja wewnętrzna siła woli. Najważniejsze zmiany dzieją się we mnie. Czuję wdzięczność za to, co osiągam. Kiedy coś przestaje mi wychodzić, wiem, że to tylko ważna dla mnie lekcja. Wyciągam wnioski i zmieniam swoje działanie na przyszłość. Zamiast czekania, aż minie burza, uczę się po prostu wykonać kolejny krok w deszczu. Ważne, żeby działać pomimo lęku. Osoby, które odnoszą sukces, efektywnie działają. Efektywność działania umożliwiają im ich doświadczenia. Wykonując kolejne kroki, uczą się efektywnego działania. Jednym słowem, każde działanie, bez względu na wynik, przybliża mnie do mojego sukcesu. Dlatego działam, podejmuję wyzwania, eksperymentuję. Daję sobie przestrzeń na błędy i wnioski z nich płynące. Tym samym daję sobie zgodę na sukces i wspaniałe wyniki. Kończę z perfekcjonizmem. Traktuję siebie z czułością. Umiem dostosowywać się, gdy okoliczności zewnętrzne się zmieniają. Jest we mnie elastyczność. Szukam możliwości wyjścia z trudnych dla mnie sytuacji. Skupiam się na rozwiązaniach. Kiedy napotykam wyzwanie, sprawdzam ze sobą, jakie jest najlepsze rozwiązanie. Kiedy trudno mi sobie z czymś poradzić, szukam wsparcia u osób, które mogą mi pomóc. Wiem, że takie osoby mogę znaleźć w grupie wyzwaniowej. Pozwalam sobie czuć wszystkie emocje. Każda emocja jest potrzebna. Skupiam się jednak na tym, jak chcę się czuć. Aktywność fizyczna pomaga przetransformować te emocje, które są do przetransformowania. Wiem, co mi służy. Uważnie obserwuję siebie również po to, by odkryć, co mi przestało służyć. Zmieniam nawyki, które są niespójne z tym, kim teraz jestem i kim chcę być. Wiem, że zdrowie dotyczy ciała, ale również psychiki, emocji, ducha. Znam powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch. Wiem również, że to działa w drugą stronę. Dlatego karmię swój umysł emocje tym, co jest zdrowe. Kiedy zauważam myśl, która przestała mnie wspierać, zamieniam ją na taką, która mi pomaga. Wspieram siebie i innych. To daje mi poczucie sensu. Przestaję marnować czas. Uczę się coraz lepszej organizacji. Daję sobie przestrzeń do rozwoju i nauki. Akceptuję siebie. Naprawdę lubię siebie. Wiem, że moja najlepsza wersja siebie jest we mnie. Prawdziwe szczęście dla mnie to bycie sobą. To ja, nikt inny, mam wpływ na to, jak wygląda moje życie. To ja jestem dla siebie największym wsparciem i przyjacielem. Wykorzystuję czas na bieganie, na swój rozwój. Czasem może być to słuchanie audiobooka, czasem słuchanie wartościowego nagrania, a czasem bycie ze sobą w ciszy. To moja przestrzeń na rozwój. Dlatego tak bardzo lubię ten czas ze sobą. Czekam na ten moment w ciągu dnia, by wykonać kolejny krok wyzwania.
uwielbiam spędzać czas na łonie natury. Pielęgnuję w sobie wdzięczność. Wdzięczność pozwala mi na docenienie tego, co mam, co posiadam, co dostaję od innych. Mam wokół siebie mnóstwo wspaniałych ludzi, ogrom możliwości i zasoby w sobie, które są nieograniczone. Z każdym krokiem wyzwania czuję coraz większą dumę z siebie. Dziś jest pierwszym dniem reszty mojego życia. Decyduję się go przeżyć w pełni, w zgodzie ze sobą. Bo przede wszystkim jestem sobą i dobrze mi z tym. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Doceń dziś siebie. Trzymam mocno za Ciebie kciuki i gorąco pozdrawiam. Ania.